Hej wszystkim! Witamy się z Wami bardzo serdecznie na naszym kanale. Kochani, dzisiaj chcemy skorzystać z tej przepięknej pogody i jedziemy gdzie? Na rzeczkę. Spędzimy tam 24 godziny. Czy jesteś na to gotowa? Nie. Jak to nie? Ja myślę, że tam będziemy spać, nie. Ale nie będziemy spać pod żadnymi namiotami, tylko pójdziemy przespać się do samochodu, ponieważ boję się dzikich zwierząt, komarów, i takie tam, nie? W samochodzie jest nam najlepiej, także myślę, że szykuje się superowy challenge. Do tego obawiam się, że dzisiaj Oliwii wyleci ząb. W końcu, twoja jedyneczka już dzisiaj to po prostu jest na jednym włosku. Nie musisz pokazywać naszym widzom, ale już ja tak na to liczę i tak na to czekam, bo jestem ciekawa, co ci przyniesie wróżka zębuszka. Można powiedzieć, że nie mam zęba, ale mam. Także dzisiaj może się wszystko wydarzyć. Wy koniecznie zostańcie z nami, żeby zobaczyć, jak nam potoczył się ten dzień. Klikajcie nam dużo łapeczek w górę, bo to jest dla nas mega miłe. Subskrybujcie nasz kanał, bo odcinki dodajemy codziennie w czasie wakacyjnym o 8:30. I teraz tak patrzę przez okno i kurczę, robią się ciemne chmury. Tacie przyszedł alert, że może być burza. Oby nie, bo wtedy będziemy musiały niestety przerwać ten challenge, więc mam nadzieję, że ta pogoda się zrobi lepsza. A, widzę, że już sobie przyniosłaś tutaj śniadaniówkę, coś sobie pewnie do niej podkładasz. Mamy wodę. Bo na razie nic nie ma. I najgorsze jest to, że nie mamy żadnych przekąsek. Miałaś tutaj, włożyłaś sobie knopersa, kanapkę i coś jeszcze. To gdzie to wszystko jest? W brzuchu. Ale zjadłaś już? Ale knopersa nie zjadłam. Aha, podjedziemy gdzieś do Żabki albo do innego sklepu, kupimy sobie jakieś przekąski, także nie przedłużamy, pakujemy się, bo czas goni nas, weźmiemy tradycyjnie twój pusinowy plecak, co nam jest potrzebne? Tutaj mam te wszystkie rzeczy. Na pewno jest nam potrzebny strój kąpielowy, bo będziemy się opalać. Majtka. Koce są nam potrzebne, żebyśmy miały na czym się położyć. No i ręczniki, tak? Przede wszystkim ręczniki, bo Olivia uwielbia pływać. Jest Pusin? Pusin też z nami jedzie? Pusin! Nie, Pusina zostawiamy. Musi z nami jechać, czy nie? Musi. Nie musi. Ja wiem, że ty najchętniej byś wzięła wszystkie Pusiny, ale szkoda mi miejsca w plecaku. A ja nie chcę brać jakoś tak dużo tych bagaży, bo z doświadczenia wiem, że już tam na miejscu nie będziesz się bawiła tymi Pusinami. Oli, a co ty będziesz dzisiaj jadła? Nie, nie. Zimno ci tutaj? Jesteśmy teraz w sklepie. Taka sałatka mi się podoba. Ogólnie przed wyjazdem zjadłyśmy rosołek, więc teraz sobie weźmiemy przekąski, a na wieczór najwyżej na kolację coś sobie zamówimy. Albo tata podjedzie po jakieś inne jedzenie. Ewentualnie mamy takie racuchy z jabłuszkami. Oliwia to bardzo lubi, takie mleczne kanapki, a ja chyba takie coś kupię. Mogę to wziąć, tak? Oliwia kiedyś takie coś jadła, bardzo mi smakowało, tylko ja sama robiłam takie racuchy w domu. Tak, weź dla nas wszystkich, dla taty i dla mnie też. Uderzyłam się w głowę, chciałam tylko powiedzieć, że dojechałyśmy na miejsce. Oliwia zakłada swoje buciki. Tata nas wywiózł do zupełnie innego miasta, jesteśmy tutaj pierwszy raz i nie wiemy, jak tutaj jest, więc rozejrzymy się po okolicy i dopiero przyjdziemy po nasze wszystkie rzeczy. A pamiętasz, jak byliśmy tam, gdzie zakładali gips? Tak, w tym mieście byliśmy w szpitalu. Idziemy. A właśnie, jeszcze mi się przypomniał taki komentarz, który dostałyśmy nie tak dawno temu. Ktoś nam napisał, był bardzo oburzony, nawet dodał taką wściekłą minę. Dlaczego pani jeździ z tyłu? Przecież jest pani dorosłą osobą, powinna pani jeździć z przodu. Ogólnie coś w tym stylu. Ten komentarz był naprawdę dosyć taki brzydki. Ale dlaczego nie można jeździć z tyłu? Dorośli też mogą jeździć z tyłu. Poza tym musicie też pamiętać, że ja do nagrywania często się przesiadam do tyłu, no bo jak mam nagrywać, jak ja jestem z przodu, Olwia jest z tyłu, więc jak chcę włączyć kamerę, to muszę się do ciebie przesiąść. A czasami jeżdżę z przodu. Różnie to bywa. To tylko tyle chciałam powiedzieć, tyle w temacie. Idziemy. Jesteśmy nad rzeką. Jest bardzo dużo ludzi. I co, przynosimy te rzeczy z samochodu, czy nie? Tak. Zostajemy tutaj? A ja jeszcze chcę zobaczyć, ile na koniec woda. Jaka jest woda? Ciepła czy zimna? Bo już Oliwia poszła zamoczyć swoje stópki. Zimna. Zobacz sobie. Dobrze, ja też zobaczę. Faktycznie, jest zimno. Zachwycamy się krabem. Ktoś tutaj zrobił takiego pięknego kraba na piasku. A zrobisz piękne?
Tak, zrobię ci z nim zdjęcie. Pokażemy wam kaczuszkę, ale poczekaj, bo ona ucieka od nas. Dzień dobry, pani kaczko. O, tam są jeszcze kolejne. Tutaj jest ich bardzo dużo. Gdzie się rozkładamy? Może być tutaj, w tym miejscu? I mamy też blisko wodę. Ale tutaj jest miło, jest strasznie gorąco. Zaraz przebierzemy się w stroje kąpielowe. I będziemy się pluskać. Właśnie, gdzie jest moja torebka, tato? Schowana. Tata schował torebkę. A po co ci torebka? Chciałam się tylko zapytać. Aha, chciałaś się tylko zapytać. Na szczęście tutaj jest co zjeść, bo jest taki bar obok i szkoda, że nie mamy piłki plażowej. Wiesz, mogłyśmy sobie wziąć piłeczkę, to byśmy sobie pograły. No trudno. Ale w wodzie. Oliwia poszła do wody ze swoim tatą, a ja niestety muszę znowu iść do samochodu, bo zapomnieliśmy zabrać plecaka i musiałam ubrać sukienkę. Lecę na parking. O, nie wiem, czy wy to zobaczycie w kamerze, ale najlepsze jest to, że Oliwia tutaj znowu narysowała tacie serducho na aucie. Teraz już chyba będziemy mieli wszystko. Ja sobie leżę na kocu, ale mam też towarzyszy, zaraz wam pokażę, kto tutaj do mnie przyszedł. Dzień dobry, kaczuszki, witam ponownie. Ta już wchodzi na mój kocyk, jest mega odważna. Te też się coraz bardziej zbliżają, może szukają dobrego jedzonka. Nareszcie Oliwia do mnie przyszła. Masz całe mokre włoski. I co, fajnie było? Tak. Fajnie się bawić zawsze z tatą w wodzie. Nie chciałam wam tego nagrywać, bo tam jest mnóstwo ludzi, a nie chcemy obcych ludzi nagrywać. Poza tym postanowiłam z tatą, że nie będziemy cię pokazywać w stroju kąpielowym. Ewentualnie takie naprawdę drobne urywki. Słoneczko co chwilę wychodzi, ale jest bardzo dużo chmurek, więc chyba nie ma możliwości takiej, żebyśmy się opaliły. Nawet dobrze, bo zapomniałyśmy kremu z filtrem. Ja nie wiem, jak to się stało. Na szczęście tutaj obok jest sklep, więc w razie co po prostu sobie kupimy. Może masz ochotę coś zjeść? Mam takie przepyszne kanapeczki. Nie. Jeszcze nie chcesz nic jeść? Ale też mam brudne łapki. Też masz brudne łapki? Właśnie widzę. Wiesz, co się stało? Co? Kaczka narobiła nam na koc. Na ten obok kocyk. Więc chyba musimy po prostu zmienić stronę, przełożyć go na tą drugą stronę i będzie ok. Nawet nie wiem, kiedy to się stało, więc chyba musimy ganiać te kaczuchy, bo one coraz bardziej zbliżają się do naszych toreb, bo tam jest jedzonko. I jak nam wszystko zjedzą, to dopiero będzie numer. Oliwia twierdzi, że to nie kaczka. Ocencie sami, napiszcie to w komentarzach. Nie, to nie jest błoto. Może zawinę to w ten sposób i też jest ok. Tak wyglądamy po kąpieli, bo jest nam strasznie zimno, więc musimy się poprzytulać. Ale jest mi teraz miło. Scena numer 50. Ciągle to powtarzamy, bo cały czas ktoś nam przeszkadza. No nie, moje jajo! Mam kanapkę z szynką, z jajkiem i z sałatą. Chcesz gryza? Jest przepyszna. Gdzie jest jeszcze jedno? A, że tutaj w środku, tak. Tutaj jeszcze jest jajo. Gdzie jesteś? Nie widzę cię. Chodź tutaj do mnie, tu obok. O, teraz jesteś. Ubrałyśmy bluzeczki, to znaczy mam bluzkę, tę sukienkę. Idziemy na spacer, zobaczymy, co jest tam troszeczkę dalej. Tata kazał nam zajrzeć do baru, który widzicie tutaj z przodu. I zobaczymy, czy tam da się zjeść dobrze, czy nie. Pewnie nie. I ja myślę, że tam będą same hamburgery i frytki. Już widzimy, że jeszcze są lody. Czy chciałabyś jakiegoś, czy nie? Nawet jest dosyć spory wybór, a tutaj można sobie usiąść i zjeść. Niestety, nie udało nam się nic kupić. Oliwia chciała lody. Niestety nie da się tutaj płacić kartą. Więc ja muszę zobaczyć, czy wzięłam ze sobą portfel i czy mam drobne. Teraz zmierzamy w stronę Zielonego Mostu. Szumi woda, słyszycie to? Ale tutaj jest pięknie! A z tej strony są lilie wodne, czyli nenufary. Kaczuszki pływają. Tata pewnie gdzieś jest w tamtym miejscu. Podoba mi się tu. Można sobie jeszcze iść do lasu. Zdjęcia mamy zrobione tradycyjnie. Oliwi leci katarek z nosa, bo ma alergię. Chciałabyś jeszcze tutaj postać, czy wracamy? Wracamy. Tylko nie mów, że coś ciebie ugryzło. Bo ja zauważyłam, że ty idziesz i cały czas się tu smyrasz po tym jednym miejscu. No faktycznie jest mały bąbelek, to chyba komar. Chodź, ja cię trochę posmyra. Ale tak delikatnie, bo Oliwia tu tak zawsze drapie i potem leci ci krew. Wracamy na kocyk do naszego taty, zobaczymy, co on teraz robi. Pewnie nic, na 100% leży, leniuchuje. Ty jesteś kotem. Ty jesteś kotem? Okazało się, że mam w domu kota. To jest mój kotek. Śliczny, prawda?
Oliwia bardzo często bawi się, że jest kotem, bo ona jest ogólnie kociarą. Może ja ci drapak muszę kupić? Hej, tatusiu, jesteśmy z powrotem. Wiesz, co się stało? W tym barze nie ma nic ciekawego. Są lody, ale tam nie można płacić kartą, więc przyszłam zobaczyć, gdzie jest moja torebka. Musisz mi tu pomóc ją wyjąć, bo ja chyba mam portfel ze sobą. Ja tylko czy tylko ja mam drobne, bo my zawsze nosimy kartę ze sobą i widzisz, musimy zacząć nosić pieniądze, bo czasami są potrzebne. O, chusteczkę znalazłem. Chusteczki tata znalazła, ale ja nie chcę chusteczek. Proszę. Dziękuję, jest! To co, zaglądamy do środka, misiu? A przyjdziesz tutaj do mnie obok? Tato, teraz mi powiedz, czy my coś ci mamy kupić w nie, tym sklepie? Mam. Mamy drobne! Jesteśmy uratowane! To my lecimy, czyli jak tata nic nie chcesz, to chyba tutaj poleżysz dalej, czy tak, idziesz z nami? Nie, poczekam. To ty popilnuj naszych rzeczy, a my będziemy za jakieś 10 minutek. Dobra. To ostatecznie jakiego byś chciała? Jak pani nie będzie miała tego, to tego. Na pewno, bo u góry jeszcze masz kaktusy. Nie. Dziękujemy bardzo. To wiesz co, najlepiej by było usiąść gdzieś w cieniu, ale tutaj ławkę mamy zajętą. Może tu na trawce, albo tam są miejsca. Nie wiem, czy tutaj można siadać, ale my sobie usiadłyśmy, zjemy lody i wracamy do taty. Tata mi opowiedział historię. Jak poszłyśmy na ten zielony mostek, to kaczuszka przyszła i zaczęła mu obgryzać klapka. Także niesamowicie te kaczki są odważne i tata już powiedział, że już się denerwuje na te kaczuchy. W sumie to bardzo dobre są te lody, ja jem tego loda pierwszy raz, ty już chyba takiego jadłaś wczoraj. Niestety pani miała tylko takie, także nie było tych niebieskich. Co się tak przeglądasz? Oliwia siebie widzi, bo tu ma podgląd. Nie mogę z tego zęba, on już jest naprawdę, on wisi na włosku. Nie rób tak, bo ja patrzeć na to nie mogę, błagam cię. Na pewno wyleci, albo dzisiaj, albo jutro. Na 100%. Ładnie, dopiero teraz zauważyłam, że ja tutaj położyłam portfel. Ale by było, jakbyśmy poszły bez tego portfela, a ja tutaj mam wszystko, moje karty, no wszystko, dokumenty, byłaby tragedia. No i co? Co sądzisz? Jak ci tutaj jest? Bo ja się czuję, jakbym przyjechała na obóz, albo jakbym była na wsi u moich dziadków. Ja się czuję jak... Przyjedziemy tu jeszcze kiedyś? Czy wolisz pojechać nad tą rzekę, gdzie zawsze jesteśmy? Sama nie wiesz. No raz tu raz. Ale mi Oliwia przed chwilą zrobiła pranka. Ja poszłam wyrzucić papierki do kosza. Poszłam kawałek w tamtą stronę. Wracam, a ciebie nie ma na tym krzesełku. Się wystraszyłam, że ktoś cię porwał. A Oliwia poszła sobie za te drzwi i tutaj się ukryła. Jeszcze się śmieje. To nie było śmieszne, nie możesz mi tak robić. Oliwia przygląda się mojej nodze, bo co tam mam? Siniaka. Ogromnego, wielkiego siniaka, którego nabiłam sobie w parku trampolin. Bo tam w tym parku trampolin była taka akcja, że ja ciebie goniłam, to znaczy próbowałam ciebie dogonić i się uderzyłam. I ja tego śniaka mam do tej pory. I on jest ogromny i okropny. I na pewno wszyscy ludzie się na niego patrzą, jak idę. Ale nie wygląda to dobrze, prawda? Nie wygląda to dobrze? Dobrze. Dobrze taki siniak wielki wygląda okropnie. Ja się go wstydzę. No ale cóż, jeszcze pewnie z tydzień będzie. Wygląda jakby to był krwiak. Oliwia się dalej przegląda. Bo mam różowe usta. Różowe usta, jakbyś sobie pomalowała szminką. Właśnie przeszłyśmy na kocyk, bo co Oliwia robiła? Znowu się kąpała! Jesteś jak rybka w wodzie. Dajcie znać, czy wy też uwielbiacie wyjeżdżać nad wodę, bo Oliwia bardzo. Tak ogólnie to dzisiaj chciałaś iść na basen, ale na basen może pójdziemy w tygodniu. Tutaj też jest super. Co się dzieje? Zmęczona już jesteś? Już minęła połowa dnia, mamy godzinkę 15. Cały czas świeci słoneczko, jest straszny upał i powiem wam, że nawet chyba bym wolała, żeby przyszła ta burza, bo może by się odrobinkę ochłodziło. Zwariowałaś. Nie chcesz burzy? Nie. Najwyżej byśmy poszły do samochodu i już. Jest mi przeokrutnie gorąco, a ja nie lubię takich upałów. Gdzie ty mi do ucha coś wsadzasz? Trawę. Jeju, jak mnie teraz to smyra. I całą drogę, jak ja tutaj jechałam, to zastanawiałam się, czego ja nie wzięłam. Miałam w głowie, że o czymś się zapomniałam. I już teraz wiem, co to jest. Wiesz co? Nie wzięłyśmy szczotki do włosów, ani grzebienia. No trudno, jakoś przeżyjemy, najwyżej będziemy miały nieładne włosy. A może zrobimy sobie teraz drzemkę? Nie. Nie? Nie chcecie się spać? Szkoda. Nie mam kąpana do tego, żeby sobie poleżeć na koce. Oliwia tylko by pływała, a do mnie przychodzą tutaj kaczuszki. I myślą, że dam im coś do jedzonka.
nareszcie Olijaneczka zgłodniała. I co myślisz o tych racuchach? Dobra, to ja muszę w domu takie zrobić. I może korzystając z okazji, że przez dosłownie chwilę jesteś na kocu, bo jak Ciebie znam, to zaraz znowu pójdziesz do wody. Odpowiemy sobie na kilka pytań od Wicki Nadii. Jakie zwierzę najbardziej lubisz? Koty! No to jest oczywiste, jeżeli nas oglądacie regularnie, to wiecie, że Oliwia kocha koty. Pusiny czy gadżety pusinowe? Ja pusiny. Gadżety też są super, ale jednak pusiny wygrywają. Telewizor czy tablet? Tablet. Tablet. U nas telewizor jest praktycznie wyłączony, czasami go włączę na 15 minut, jak chciałabym obejrzeć pogodę, wiadomości, ale tak to nie jest używane, jakby co to tablet. Też rzadko używasz tableta, prawda? Wolimy wyjść na dwór i inaczej spędzić ten czas. Nadio, dziękujemy Ci za te nadesłane pytania. Serdecznie Ciebie pozdrawiamy, buziaczki Ci wysyłamy. No i jeszcze kilka pytań też nam zadała Wicka. Gabriela Krzyszkowiak, 3089, taki masz nick. W którym roku powstał czerwony kapturek? O matko, jakie to jest trudne pytanie. Nie wiemy, byśmy musiały sprawdzić na internecie. Gdzie mieszkał Paddington? Ja nie wiem. Czy on nie mieszkał w domu u takiej cioci, czy u kogoś? U kogo tato mieszkał Paddy? Państwo Brown? Tata bardziej... Państwo Brown, tata bardziej zna bajki niż my. I ja nie wiem, tato, kiedy ty masz czas, żeby przeglądać te bajki? Z Oliwią oglądałem. Kiedyś oglądałeś? Tak. Mhm. Jak nazywała się Królowa Śniegu? Chyba tylko Królowa Śniegu. Tato? Śnieżka. Po prostu Oliwia mówi, że Śnieżka? Ostatnie pytanie. Co czerwony kapturek miał w swoim koszyczku? Chyba jedzenie dla swojej babci. Tak. Ale co dokładnie, to nie wiem. Może jakieś bułeczki? A może racuchy? Dobrze, to też pozdrawiamy Gabriele. Buziaczki Ci wysyłamy. Wyślij buziaczka. Dziękujemy za nadesłane pytania. Jeszcze chciałybyśmy Wam polecić takie picie. To jest kompot, śliwka, jabłko. Inne smaki też są bardzo dobre. Z tym barku. I najlepsze jest to, że pod zakrętkami są napisy. No i nie odkręcę jedną ręką. Tata, wspomóż nas. Bardzo Cię proszę. Tata zawsze nam pomaga. Jest nieoceniony. Jak tam klapki Twoje, tata? Zjadła Ci kaczuszka, czy żyją? Nie, żyją, ale troszeczkę zmazało się napis. Wystarczy jeden krok. Jak otworzymy drugi taki kompot, to pokażemy Wam, co tam jest napisane. Mamy drugi kompot. Tym razem to jest truskawka, oronia, jabłko. Zaraz zobaczę, czy jest dobry. A w środku jest napis w sercu maj. Siedzę sobie tak na kocu. Oliwii i taty nie ma już jakieś 15 minut. Rozglądam się w koło. Ja nie wiem, gdzie oni poszli. Powiedzieli, że idą na spacer i zaczynam się martwić. A kuku! O wilku mowa, a wilk tutaj! Jaki piękny bukiet mi nazbierałaś! Oh my god, jest śliczny! Jakiś motor jechał. To wiesz co? To skoro ty mi dałaś taki ładny bukiecik, to ja ci z niego zrobię wianuszek na głowę. Proszę bardzo. Zobaczcie, jak mi dobrze idzie. Już mam tyle. O, tylko jedyny problem jest taki, że nie mamy czym tego związać, więc tato będzie mi musiał pomóc coś tutaj wykombinować, żeby połączyć te dwa końce, żeby to się trzymało. Czy masz na to jakieś rozwiązanie? Dobra, to tata mi tutaj jak zwykle zaradzi. Tata jest od spraw technicznych. Tata zawsze nam pomaga. Prawda, tato? Chyba już wystarczy. Nie wiem, Oliwia poszła do wody, jak przyjdzie, to zaraz jej przymierzę na głowę? Nie, no na pewno będzie okej. Okay. To dom. Wianek został skończony, wylądował na razie na mojej głowie. Czy już idzie moja królowa? Mam dla mojej królowej koronę. Mianuję Cię moją królewną. Ale ładnie wyglądasz. Poprosimy o brocik. No ślicznie się prezentujesz. Dosłownie przed chwilą zrobiłyśmy sesję zdjęciową w tym przepięknym wianuszku i teraz masz dwie opcje. Pierwsza jest taka, że zabieramy ten wianuszek do domu ze sobą, a druga opcja jest taka, że wrzucimy go do wody. Zabieramy! Wybierz drugą opcję! Zabieramy! A ja chciałam wrzucić do wody, by tak sobie fajnie płynął. Dobra, mogę zrobić drugi, bo w sumie tych kwiatuszków jeszcze nam troszkę zostało. Zbieramy się powoli do samochodu, czy nie? Słoneczko zachodzi, mamy prawie godzinę 19. Oliwia zjadła kolacyjkę i ja nie wiem, teraz powiedziała, że zrobiło jej się zimno.
bo dosłownie chwilę temu znowu pływałaś w wodzie. Śpisz? Halo, budzimy się. No nie, i co ja mam teraz zrobić? To chyba, tato, chyba musimy spakować wszystkie rzeczy, bo Oliwia zasnęła. To najwyżej ty ją weźmiesz na rączki, a ja tutaj wszystko poskładam. No niesamowite. Oliwia naprawdę musiała być bardzo zmęczona, bo ona o tej godzinie nie chodzi spać. Tato, to ja mam pomysł. To może jednak tutaj będziemy spać. Na kocyku. Przykryjemy się i może już nie będziemy się przenosić. Ale ja nie mam podusia, jak będzie padać. Ale myślisz, że będzie padać? Jak na razie pogoda dopisała. Na samym początku było pochmurno, a teraz zobaczcie, takie mamy ładne niebo. Dobra, tata chyba jednak nie jest zachwycony moim pomysłem, więc jeszcze troszeczkę i pakujemy się do autka. Ja was tu zostawię. Nie, my tu same nie chcemy zostać. Nie ma takiej opcji, bo ja się będę bała. Więc albo idziemy razem stadnie do auta, albo tutaj zostajemy. No to jeszcze to przedyskutujemy. Oliwia wstała, właśnie robimy ostatnie zdjęcia. Bierzemy ze sobą wianuszek, kwiatuchy. I najgorsze jest to, że nie mamy jak umyć zębów. Nie wzięłam ani pasty, ani szczoteczki. No trudno. Mamy na zegarku godzinę 20:30. Jak ci się spało? Jak tam twoja drzemka? Śniło ci się coś ładnego, czy nie? Jak Oliwia wstała, to jeszcze łapała rybki. Wzięła sobie taki kubeczek przezroczysty i bawiłaś się w wodzie. Smutna jesteś? Ale nie złapałam żadnej. No nie złapałaś, bo te rybki to szybciutko uciekają, wiesz? To jest naprawdę bardzo trudne, żeby złapać taką rybkę. Jedyne, czego się obawiam, to to, że Oliwia już nie będzie mogła dzisiaj zasnąć tak szybko, bo w końcu pospałaś. Nie wiem, ile mogła trwać twoja drzemka. Jakieś 20 minut, pół godzinki? Tata jest naszym tragarzem. Z przodu niesie trzy ogromne torby. Ja mam tylko pusinowy plecak. A Oliwia co niesie? Nic. Totalnie nic nie masz. Mam na głowie. Tylko wianek. A Oliwia mówi, że już nie ma na nic siły. Taka jest wykończona. Nawet na kąpanie. No dzisiaj nie będziemy się kąpać, bo dzisiaj zostajemy w tym samochodzie, zaraz sobie rozłożymy siedzenia. Mamy też kołderkę, poduszkę, będzie nam mięciutko. Dopiero jutro rano wyruszymy do domku i zrobimy sobie kąpiel. Co? Naprawdę? No fajnie, fajnie tak spędzić noc. Zobacz, tutaj z tyłu jest las, także natura. Mi tam się będzie podobało, już kiedyś tak spałyśmy na naszych challenge'ach i było super. Na sam koniec tego naszego fascynującego odcinka pozdrowimy kilka osób, nawet może dzisiaj trochę więcej pozdrowimy tych osób niż zawsze. Pozdrawiamy! Sylwia Z3045, taki masz nick. Ta dziewczyna zaprasza nas na swoje 8 urodziny, które będą 24 września. Jest nam strasznie miło, że nas zapraszacie na swoje urodziny. Jednak nie wiem, czy przyjedziemy. Pewnie nie, prawda? Bo my tych zaproszeń mamy tak dużo, że nie byłybyśmy w stanie tego wszystkiego ogarnąć, ale już teraz życzymy ci wszystkiego najlepszego. Buziaczki, Sylwio, lecą do ciebie. Pozdrawiamy my Lenę Olech 987, która wysłała nam mnóstwo propozycji na nasze nowe odcinki. Być może jakieś z tych challenge wykorzystamy. Buziaczki lecą for you. Pozdrawiamy Nadia Kanka, która napisała z konta Artur Mandok 4558. Buziaczki lecą do ciebie. Puściłaś buziaczka? Na pewno? Ja nie wiem, bo ja nie widziałam. Pozdrawiamy Milenę. Ta dziewczyna ma 10 lat. Napisała z konta Milena Knapik 3328. Buziaczki lecą do ciebie. Pozdrawiamy osobę, która napisała do nas z konta User NF8GH7DW3X. Buziolki, najlepiej żebyście pisali, jak macie na imię, albo ile macie lat, skąd jesteście, to wtedy jest nam dużo prościej. Pozdrawiamy osobę, która napisała z konta Paweł Misztal LX4EX i ta osoba napisała, że kiedyś zrobiła bułeczki z jagodami i wyszły jej świetnie. Może my też kiedyś zrobimy takie bułeczki jagodzianki. Buziaczki lecą do ciebie. Pozdrawiamy Wiktorię Zduńczyk. Pozdrawiamy Ole Rolenc, która ma 8 lat. Pozdrawiamy Izę Stojek 6383, prosi o pozdrowienia dla swojej siostry Natalki, która jest naszą fanką i pozdrowienia to jest jej marzenie. No pewnie, że ciebie pozdrawiamy, Natalko, ale twoją siostrę również. Buziarki, dziewczynki lecą do was. Dobra, Oliwia ziewa, więc jednak naprawdę będziemy sobie tutaj wszystko rozkładać, kładziemy się spać. Ja jeszcze tylko dopowiem, jak zawsze, że my mamy najlepszych widzów na świecie. Jest nam strasznie miło, że komentujecie, że piszecie do nas tyle wiadomości prywatnych, że nam polecacie różne rzeczy albo piszecie, gdzie są pusiny.
I wtedy my możemy tam jechać do takiego sklepu. Piszcie, gdzie są pruszyny, please. Zawsze nam widzowie piszą, za co wam serdecznie dziękujemy. To już byłoby wszystko w naszym dzisiejszym odcinku. Dzięki, że z nami byliście. Pamiętajcie zostawiać nam mnóstwo łapeczek w górę, subskrypcje i dzwoneczek. Do zobaczenia w jutrzejszym odcinku. Pa, pa, całusy 102. Aha, a ty jeszcze masz tego zęba? Jest, utrzymał się, ale numer, to jest niesamowite.